Dobra, obiecałem wam, Murcielago. Zaczynajmy. Bardziej od tuningu osiągów, jeszcze nic tutaj nie robiłem. 661 koni mechanicznych na starcie mamy. Ale bardziej od tych tuningów osiągów jestem ciekawy tuningu wizualnego, więc zacznijmy od niego. Kurczę, mam mało trochę kasy, ale na tuning wizualny powinno wystarczyć. Brak części, brak... Okej, mamy jakiś body kit. Tylko jeden, ale bardzo hardkorowy jak widać. No dobrze, spokojnie. Najpierw spróbujmy z tymi poszczególnymi częściami. Tutaj mamy tylko rozdzielacz powietrza. Okej, spróbujmy w takim razie. Mało mamy tutaj opcji w tym egzotyku. Chociaż może felgi sobie zmieńmy. Pyk. Dajmy sobie jakieś egzotyczne. Wow, a może takie co? Wow, podoba mi się. Obu takie, wow, dobre, dobre. To są te. To są te. Biorę je. Ole wyrąbane. Dobra, weźmy sobie... Rozmiar jest już maksymalny, okej. Okay. No wiecie co, niewiele, no jak nie zainstalujemy tego bodykita, to naprawdę czegoś będzie tu brakować w tym lambosie. Dlatego bodykit. I te felgi fantastyczne, oh my god. Dobra, weźmy sobie teraz tak, co tu mieliśmy jeszcze? Wyglądu to nie, co tu? Aha, bo tu trzeba wejść w ten sposób. Okej, okay. Będzie w paybacku będzie mi trochę inaczej. Teraz rozstaw kół, i tył, pochylenie. Nie, no to już nie będziemy nic pochylać. No i dobra, kupiłem to co się dało. Od zera do setki w niecałe 2 sekundy. Prędkość maksymalna 374 km na godzinę. Moc silnika 861 koni mechanicznych, czyli o 200 koni więcej mamy niż poprzednio. To nie ma większego znaczenia. Nas interesuje przyspieszenie i prędkość maksymalna. Prędkość maksymalna w moich poprzednich samochodach oscylowała gdzieś w okolicach 300 km na godzinę, nie przekraczało to 300 km na godzinę, zwłaszcza przy moim 600, prawie 700 konnym Volvo. No, ciężko było się rozpędzić do 300 km na godzinę. To chyba nawet nie dochodziło do 300 km na godzinę. No, ale jeszcze musimy ostatnią wisienkę na torcie, czyli tuning wizualny, a chodzi tu o malowanie bardziej. Zobaczmy, co gracze tutaj powymyślali dla tego Lambosa. Co to jest? What? Nie, no to nie. No gdzie? Tego ładnego chyba. Idealnie. Pięknie, bierze, ale wow. No i sprawdźmy, jak to śmiga. Piękny spoiler. Spoiler? What? Się wystraszyłem. Skyline tutaj stał jakiegoś innego gracza. Oh my god. Dobra, czy to jest dobry auto? Wow. Oh shit. Jaka jest różnica mega między tą moją najlepszą Subarką a tym samochodem, zwłaszcza jeśli chodzi o start. Ej, co on tak długo hamuje? Ja pierdzielę. Ja dziękuję, to jest normalnie nie do pomyślenia. No dobra, ale ciekawe jak będzie to driftowało, jak to będzie się ścigało, jak to będzie się jeździło. Bo do driftu, w drifcie na razie najlepszą mam Subarkę, zobaczymy jak się spisze Lambo, no ja tam... Uważam, że Lambo, raczej nie będzie takie super do driftowania. Co tu się właśnie tu podziało? Gdzie ja jadę? Wyścig na torze, maniak czy mistrz? W sumie to ja mogę tu jakiś graczy powzywać. Może ktoś wbije akurat. Sprawdziłbym sobie moją nową furę, ale ona jest kozacka. Kurde, jak to zasuwa. Jak to przyspiesza fantastycznie, to jest głowa mała. Myślę, że żaden gracz nie dołączy, no ale spróbuję, może akurat się uda. O, ktoś wbił. Jest jedna osoba i jest w Suprze, okej, okay, jest Supra, zobaczymy, już pali kapora, ja też mogę palić kapcia, tylko mi ciężko, bo ja mam napęd na 4 koła, jest sobie ziomek, okej, okay. Zobaczmy, Supra kontra Murcielago, zobaczymy jak mi pójdzie, no ja nie mam Murcielago ulepszonego na maksa, ale kurczę, z tego co patrzyłem jest to kozak, dawaj Supera, ciśnij, wow. Na razie się trzymamy razem, ale nitra jeszcze nie używałem. Ło i poszła Superka. Jok poleciał. Zobaczymy, czy uda się go dogonić. Mam opony driftowe. Uuu, shit, ale poleciał, widzieliście to? Mam opony driftowe zainstalowane teraz. Więc... O, pff, nie zrobiłem sobie tego dostosowania, nie? Samochodu. Jezu, ale rzuca. Strasznie. No, będzie trzeba tam zrobić bardziej na drift ten samochód, bo ja strasznie lubię driftować w tej grze. No i mam zainstalowane nitro za działania, czyli za
im tam lepiej będę driftował, krótko mówiąc, tym więcej nitra będę dostawał, nie? A teraz to tak, ach, ciężko jeszcze trochę. A ten ziomek, nie wiem, wyglądało na to, że on nawet na prostej mnie tam zgubił, także kurde. Mamy tu okrążenia i chyba musimy cały czas full speed jechać. Kurde. No ale w porównaniu do botów, te boty gdzieś tam z tyłu zostały. Ja próbuję tego gracza tu doścignąć. O, jest ciężko. On już skończył wyścig. Już sobie pojechał w drugą stronę. Ja nie wiem, właśnie zobaczymy jak to jest. Nie no, dostałem 4000, nie zaliczyłem. Rekomendacja nie powiodła się, o shit. Dobra, ja spróbuję sobie ustawić ten samochód bardziej na drift i dam sobie nitro, albo może nie na drift. W sumie nie jechało mi się dobrze, tylko chciałem bardziej driftować, żeby zarabiać to nitro, wiecie o co chodzi. Zaprosiłem tego gościa od Supry, pojawił się na miejscu wyścigu, ale niestety odjechał kawałek dalej i go z tego wyścigu wywali, także lipa trochę. Bo będę musiał jechać sam z botami i teraz nie mam porównania, czy ten tunik będzie mi lepiej działał w tym murcielago, bo boty rozwalę bez problemu. Teraz zainstalowałem sobie nitro z upływem czasu, czyli jak czas będzie upływał, to ja będę dostawał więcej tego nitra, ale podczas driftu no to nitro nie będzie mi się szybciej ładować. Samochód, przetestowałem sobie chwileczkę różne ustawienia dla murcielago, no i sobie wypracowałem takie, myślę, że najbardziej odpowiednie dla mnie. I mamy taki kompromis między driftem i prowadzeniem. Myślę, że bardzo w porządku się mi będzie nim teraz śmigać. Zauważyłem, że to nitro bardzo wolno mi się ładuje i chyba za działania szybciej bym je zdobył niż czekając aż mi się naładuje do pełna. Z drugiej strony ten samochód jest tak szybki, że mogę sobie nawet na to nitro poczekać bez problemu i użyć je w strategicznym momencie, na przykład podczas rozpędzania przy wyjściu z zakrętu, czy nie wiem, jak tu jest jakiś podjazd pod górę, to może podjazd pod górę. Gdzieś tam będzie coś. Pyk. Bardzo fajnie mi się teraz murcielago jeździ. Zmniejszyłem reakcję i kąt skrętu. Reakcję na skręt i kąt skrętu zmniejszyłem, tak żeby samochód nie był taki aż bardzo raptowny jak wcześniej, ale zwiększyłem na przykład na drift różne rzeczy, jak bilans hamulca, czyli bardziej naprzód jest i tam jeszcze jakieś inne pierdółki pozmieniałem, tak żeby w miarę fajnie mi się nim jeździło, chociaż jeszcze czasami coś tam się nie zgadzamy z tym Lambosem, ale myślę, że to kwestia dotuningowania tego samochodu, jakoś tam dostosowania i będzie lepiej jeździć. No obecnie jest bardzo w porządku, myślę, że bez problemu uda nam się wygrać większość wyścigów na tym etapie kariery. I proszę, mamy już drugie okrążenie, no bez problemu, no szkoda, że ten gracz nie chciał dołączyć, to bym chociaż miał porównanie. Pewnie i tak bym je rozwalił, ale miałbym porównanie, czy jakoś lepiej jeżdżę teraz tym samochodem, czy na przykład krótszy czas bym miał. Meta, bez większego problemu. Ja myślę, że w tej karierze jakoś tak nierówno robiłem te wszystkie wyścigi. I w karierze zielonej, czyli w prędkości, jestem jakoś bardzo do tyłu. Nie wiem, takie mam wrażenie, bo te boty, nawet ich nie widziałem na mapce nigdzie, wiecie? O, tu mamy coś ciekawego, zobaczcie. Tutaj jest jakaś misja Umanu, czyli driftowanie. No, ciekawe, czy uda mi się to zaliczyć w tym Lambosie. Na pewno 4 koła. O, jeden gracz dołączył. Znowu to jest ta sama Supra, więc może tym razem uda mi się z nią wygrać. No, ziomek jest przekozacko mocny i ma malowanie z szybkich i wściekłych. No i chyba dosyć ładnie zrobił tą superkę, chociaż ja bym dał spoiler. No w poprzednim odcinku możecie zobaczyć, jaki spoiler dałem do mojej Supry. Taki inny, ładniejszy jest moim zdaniem. No ale każdy ma inny gust i jak sobie zainstalował taki, to ma taki. Też w sumie nie wygląda źle. Startujemy. Próba czasowa. I co my musimy tu zrobić? No co, musimy osiągnąć jakiś tam czas, nie? To jest ziomek w Suprze. Został na razie z tyłu, ale on tutaj ma kozackie auto, więc zaraz porozwala wszystkich pewnie. Ło, shit, co to było? Gonimy Ken Bloka. A tutaj musimy tak troszeczkę, o, stuntowo jechać. Aha, dobra, wiem o co chodzi. Uuu, co to było? Gdzie ja wylądowałem? Na jakichś schodkach chyba, czy coś. Ło, shit, jak oni jeżdżą? Ten gościu z Suprą na razie został z tyłu. Chyba mu się nie podoba ten styl jazdy po wertepach. Mi też zresztą nie bardzo. Damn. Hop, 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 hop. Uuuu! Okej, było blisko.
Nieźle to zrobiłem. Czasami, jak tak robię, to często wewnętrzną właśnie uderzam przednim zderzakiem, slipa. Gaz, gaz, gaz! Oj, chyba mnie zaraz wywali z gry. Coś mi chwilę lagowało, a jak tak leciutko laguje, to znaczy, że zaraz będzie crash. Już tak wcześniej miałem. Spadaj, Manu, ja tu muszę Ken Blocka dogonić. On taki niby dobry jest. A, rozwalił się! Widzicie, pochwaliłem go i nawet na odcinku u mnie się rozwalił. Muszę chwalić boty, że one takie super dobre są, że ten Manu, że ten Ken Block taki fantastyczny. No, jednak nie do końca. Widzę, te wyskoki są do dupy, bo później po nich samochód jest tak niestabilny. Ten gracz rozwalił się gdzieś, na tej hopce też. Dobry jest ten Lambo, tylko tyle wam powiem. Ja pierdzielę, jak wymiata, to jest szok. Ale udało mi się wygrać z Suprą. Chyba nie był zbyt dobry wyścig dla Supry. Wow. Czas docelowy 2 minuty. Udało się, 12 tysięcy w kieszeni. Pięknie, udało się wygrać Lambosem, to jest satysfakcja ogromna, wiesz. Zbierasz sobie na samochód, tuningujesz go. Jesteś z nim zżyty. W nowym paybacku ma być tak, że niby będziemy mieli nieograniczoną ilość miejsc w garażu. Wiecie co? Okej. Okay. Dla niektórych może to być fajne, dla mnie to nie będzie fajne, bo ja lubiłem na przykład tą opcję tutaj, że musimy sobie wybrać zestaw samochodów, które będą nam służyć do wszystkiego, nie? I nimi próbować walczyć, a nie mieć 1000 różnych samochodów. Zżyć się z jednym autem i jedno mieć na przykład do wyścigów i je super wyczuć, albo z drugim autem mieć je do driftu. I to było fajne w tym NFS-ie, że mieliśmy ograniczoną ilość miejsc w garażu, nie? Ale z drugiej strony nie musimy się tym przejmować, a gracze, którzy narzekali na to, też powinni być zadowoleni. Swoją drogą, ten payback moim zdaniem jest ziszczeniem chyba wszystkich próśb i oczekiwań graczy, którzy gdzieś tam pisali w wiadomościach, w komentarzach, co by chcieli mieć w NFS-ie i tak dalej. Naprawdę jak grałem w tą grę, to czułem, że ktoś tam się starał przy tym, żeby to wyglądało jakoś fajnie i grało się to w porządku. I żeby wszystko to, co chcieli gracze, żeby to się w tej grze znajdowało, no. Tutaj jakiś inny ziomek sobie jedzie, chyba w Mitsubishi Lancerze. O, też super auto jest, uwielbiam. Chociaż ten tunik jego niespecjalnie mi się podoba, jakbym widział raczej w czerwieni ten samochód. No teraz mamy coś, co mnie najbardziej zastanawia w tej grze, czyli w tej grze, w tym samochodzie, czyli driftowanie. Jak ja sobie poradzę w driftingu tym autem? Próbowałem zaprosić jakichś innych graczy, ale nikt nie chciał. Zajęci byli. Chyba jeździli jakiś inny event czy coś. Więc spróbuję, może coś mi się uda, ja wiem. Wow, wow, shit, co jest? Jakoś leci skubany. Patrzcie na to. Wow, co on? Wszedł w jakiś ten, dobry rytm czy coś, nie wiem. Poleciał, 20 tysięcy, nieźle. O, jakiś bot mnie tam przegonił. Tutaj chyba mamy okrążenia, tak? U cholera, co to było? Spadło ode mnie. Jezu, 26 tysięcy, nieźle. Wow. Ten Lambo zdaje radę. Okej, teraz tylko tutaj dobrze wejść. Shit. No właśnie. No właśnie, trzymaj się na... Nie, teraz już nie będzie chciało wejść w drift. Ach, najgorzej. Najgorzej, no. Jak już nie wejdziesz w ten rytm, to nie chcę później samochód. O, jakoś się tak dziwnie odbić. Co jest? Co jest, no? Powinni mnie tutaj teraz rozwalić wszyscy. No tutaj więcej punktów zdobyłem na tym zakręcie niż na tamtym całym ślimaku. Musimy powoli tam podejść do tamtego wielkiego ślimaka. Okej, okay, udało się, teraz ładnie. I w ten, ładnie w ten drift wejść. Okej, okay, pyk, i teraz tutaj, o! O właśnie tak, o właśnie tak, nitro! Najgorzej, no coś nie chce wejść w ten drift ładnie. Ale ten pierwszy mi się podobał bardzo, 21 tysięcy punktów na jeden ślizgu, ładnie. No czasami jest tak, że wychodzi, czasami, że nie wychodzi. Tam chyba mnie jakiś bot popchnął i dlatego mnie tam tak zrobiło dziwnie. To nic. Uwaga, teraz tam już się nie patyczku. Shit. No, mogę się jednak...
Mamy takie fajne okrążenia, bo to jest najlepsze miejsce do driftu. Jest ciasno. Dobra, teraz spokojnie. Dawaj, Lambos, no nie, no proszę cię, nie rób mi tego. O, coś będzie z tego, coś z tego będzie. O, no nie! Ja nie mogę, pod sam koniec nie zaliczyło mi tych punktów chyba, nie? Kurde, najgorzej. Nawet dosyć dobrze mi poszło, tak z bólem serca, ale jakoś to dociągnął do końca. I dupa. 82 tysiące. O, przegonił mnie ktoś. Nie, nie może być. Dobrze się driftuje tym Lambosem, tylko to kwestia mojej wprawy, wiecie? To samochód jest dobry. Naprawdę da się nim porobić tutaj drifty. Dobra, teraz spokój, spokój. O tak. Dobrze. Wow, co tu robił giniarz? Och, no nie był to równy driftik, ale grunt, że zaliczyło mi punkty. I tak nie mam sporej przewagi, muszę się ogarnąć. O! Jest! No, było ciężko wygrać, byli zaraz za mną przeciwnicy, ale się udało, wow! Poszło ładnie, moi drodzy. Nie no, kurczę, dziwne, no nie? Tak byś pomyślał, że tutaj taki egzotyk, napęd na 4 koła, spoilery i inne bajery, że to nie będzie driftować, się okazuje, że całkiem spoko, odpowiedni tunik, jedziesz. Bardzo ciekawe. I... patrz na... What? Co on zrobił, ten Lambos? Odbił się od ściany, tutaj gdzieś coś tam. Dobrze śmiga ten samochód, naprawdę. Kozakiewicz jest. Taki trochę, co? I wcale niedrogie było, bo tam są jeszcze droższe jakieś auta. Chociaż w sumie 170 tysięcy to już dosyć dużo jest. Tam najdroższe kosztuje chyba z 200 tysięcy, 250 tysięcy jakoś tak. To jakby nie patrzeć trochę kosztowało, no ale... I tak są droższe auta, a moim zdaniem ten samochód jest, kurde, przekozacki. Bardzo cieszę się, że sobie na niego pozwoliłem. Zapraszam Was na kolejne odcinki w oczekiwaniu na Need for Speed Payback. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Kurde, dawaj, dokonujmy tę korkę. Pyk.